Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett. Ja zapraszam Was na kolejny odcinek związany z historią morderstwa ABC, Agatha Christie, Hercules Poirot i te sprawy. Zresztą bardzo dobrze wiecie, bo na pewno śledzicie tę serię, przynajmniej stali widzowie tej serii. Pozdrawiam przy okazji Janetę i Izabelę, które też lubią tę serię, moje przyjaciółki. Moi drodzy, nie pamiętam co się działo, więc pewnie będzie ciekawie. Dla wszystkich, którzy zadadzą pytanie, ty jesteś naga na nagraniu? Nie jestem na nagraniu. Mam koszulkę na ramionczkach, zresztą widzicie tutaj. Bo jest mi gorąco, jest ciepło, więc no wiadomo. Zresztą pomyślmy logicznie, kto by nagrywał nago? Jaki by to miało sens? To jest do młodszych widzów, którzy się zdarzają i stwierdzają, że nagrywam nago na nagraniu, jak mam koszulkę na ramionczkach. Bo włosy mi zasłaniają, że ja potem odsłonić, żeby było wiadomo, że nie jestem naga. Zapraszam do oglądania, kochani. Ale mamy tutaj ładną grupę ludzi, żebym ja ich wszystkich jeszcze pamiętała. To była chyba siostra Betty, ta była od Carmichaela, jakoś tak się nazywał. Albo to była siostra Betty? Chociaż to mogła być sprzedawczyni jakaś, nie wiem kto to jest. Ten był też od Betty. Więc nie, coś musi być od Asherki. W każdym razie, tutaj mamy jeszcze naszego Hastinga i mamy tutaj ciebie. Popatrzmy na ciebie. Przede wszystkim możemy z tobą porozmawiać, a tu możemy co zrobić? Poobserwować. Franklin Clark zawsze wydaje się odprężony, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. To wyjątkowa cecha ludzi, którzy często podróżują. No to już było, to może porozmawiajmy sobie. Powinienem skupić uwagę na moich gościach. Lecimy sobie teraz do ciebie, kochaniutka. O, wy tu dwie razem jesteście, w ogóle są całkiem podobne do siebie. Hej, miałeś się poobserwować. Jak mówią słowa piosenki, raz cygankę, raz anielską szatkę, ale nie jestem pewien, czy ta blondyka ma coś wspólnego z aniołami. Jezu, ale się dzieje. Śmigamy dalej. Raz blondynkę kocham, raz brunetkę. Tak brzmią słowa piosenki. Czy to jest jakaś podpowiedź? To zerknijmy jeszcze tutaj. Donald zawsze jest taki spięty. Ma podkrążone oczy, czy nie powinno się to jakoś tak, o właśnie. Pewnie pomięte ma ubranie, czy coś w tym stylu. No, rana po goleniu. A, rana po goleniu, to na to nie zwróciłam uwagi. Coś będzie tu? Dajcie mi spokój, zaciśnięte pięści. Nie ma zaciśniętych. W tej chwili Donald Fraser jest bardzo zdenerwowany, nawet jeśli bardzo stara się zachować samokontrolę. A ty? Wydaje się, że zbadał swój wygląd znacznie bardziej niż ostatnim razem. Kolczyk. Naszyjnik. Wzrok skierowany. Kątem oka zerka na pana Frasera. Czy zrobiła się nabójstwo dla niego? To dobre pytanie. Czy ty zrobiłaś się nabójstwo dla Frasera? Raczej nie. Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Chciałbym, aby wszyscy znaleźli się odrobinę bliżej ofiar w celu zdemaskowania mordercy. Proszę przejść do sedna, panie Poirot. Czego pan od nas chce? Zapytaj Megan o powód tego spotkania. Doradź Megan, aby nie śpieszyła się tak bardzo. Ale fajnie. Masakra, kochani. Ekscytuje mnie to. Zapytaj Megan o powód tego spotkania, czy doradź Megan, aby nie śpieszyła się tak bardzo. Może by się nie śpieszyła tak bardzo. Droga Megan, proszę o cierpliwość. Panie Poirot, jak pan śmie zwracać się do mnie po imieniu? O Jezu, proszę mi wybaczyć, mademoiselle. Proszę państwa jedynie o przywołanie waszych wspomnień. Morderca z pewnością pozostawił jakiś ślad. Tak, swoje zbrodnie musiał przygotować z niezwykłą pieczołowitością. Nie przyjechał do Peksy w środku nocy, aby udusić młodą dziewczynę, której nazwisko zupełnie przypadkowo zaczyna się na B.
Czy musimy do tego wracać? Przyznaj, że temat rozmowy wzbudza poczucie dyskomfortu. Poproś, aby Donald wziął się w garść. Ale fajne, mogę być hamem albo nie być hamem. Ale może nie będziemy hamem, co? Bo taki jest teoretycznie załamany, więc może nie będziemy hamem dla niego. Dobra, przyznajmy, że temat rozmowy wzbudza, przepraszam, poczucie dyskomfortu. Nie, oczywiście nie, jeśli wy to państwo w zakłopotanie. Niech pan spokojnie. Wyobrażam sobie, że wszyscy czujemy się strasznie niekomfortowo z powodu tych morderstw. To prawda, musimy spytać zabójcę, a nie oszczędzać sobie drastycznych szczegółów. Pani Freezer, proszę wziąć się w garść. Cóż, chcę panu pomóc, ale nie pamiętam nic więcej, nic o czym bym już nie powiedział. Na pewno coś pamiętasz. A pani Mademoiselle Bernard, czy pani siostra mówiła, że spotka się z innymi mężczyznami? Nigdy bym o tym nie powiedziała. Ponagli Megan. Zapytaj Megan, dlaczego Betty nic nie powiedziała. Betty wiedziała, że nie pochwalam jej zachowania. Przez swoje flirty marnowała wszystkie nadarzające się okazje. Proszę mi powiedzieć, mademoiselle, o czym pani rozmawiała ze swoją siostrą? O drobnostkach, o jej nowej sukience, chciała dopasować do czarnej pończochy, dostała je od mamy, zupełnie nową parę, w dniu, w którym to się stało. Płakała i pomyśleć, że Betty nawet ich nie założyła, biedna mamusia. Te rajstopy, już wam mówiłam, że te rajstopy mi się nie podobają. Nie wiem czemu. Pani siostra lubiła śpiewać jak mniemam. Czy występowała przed publicznością? Marzyła o tym, ale miała paskudny kaszel, męczył ją straszliwie. Musiała odwoływać przesłuchanie i straciła wiele ciekawych okazji. Jaka szkoda. Tak, dobrze śpiewała, ale to nie mówi nam zbyt wiele o mordercy. W każdym razie teraz mamy wystarczająco dużo informacji, aby opracować względnie precyzyjny profil psychologiczny. Ulala. Spróbujmy teraz wytężyć nasze szare komórki. Nie lubię tego. Czy morderca jest inteligentny? Oświadczenie kapitana Hastingsa. Zamordować człowieka, gdy ulica tętni życiem. To śmiały występek. List z podpisem i zapowiedzią zbrodni w Andover. Morderca działa metodycznie i precyzyjnie. Przygotowuje swoje zbrodnie. Nigdy nie zapomina o pozostawieniu swojego intrygującego znaku rozpoznawczego. Tak, rozpoznawczego. Spostrzeżenie Herkulesa Poirot. Gdyby nie informator ABC, moglibyśmy podejrzewać pana Ashera i pana Frasera, jednak pozostawiając znak rozpoznawczy w miejscach zbrodni, morderca chce mieć pewność, że zostanie oskarżony. W pewnym sensie to bardzo wspaniałomyślne z jego strony. Mężczyzna uwiódł Betty, a następnie zaprowadził ją na plażę i tam udusił. Rozkład jazdy pociągów osobowych, być może morderca lubi pociągi. Rzeczy same, przyjrzyjmy się temu morderstwu jeszcze raz. Przekonamy się, że morderca dopracowywał je do perfekcji. Nie mam zielonego pojęcia, nic mi jakoś tak... Czy morderca jest inteligentny? To chyba to, nie? Nie. Widzicie? I nie mam zielonego pojęcia. To też nie. To coś jakiś ze spostrzeżeń. Też nie to. Widzicie? Tak sobie zrobię to chyba po prostu na strzelanie. Lubi pociągi. To ostatnie w takim razie? Czy morderca jest inteligentny? Jest inteligentny. Czy morderca jest pewny siebie? Mężczyzna uwiódł Betty. Ale jak uwodzi, to znaczy, że jest pewny siebie chyba, nie? Zdobienie swojego intrygującego znaku z rozpoznawczego. Zamiast człowieka odnośnie występek. Dobra. Jest pewny siebie. Czy morderca jest uwodzicielem? A, no w ten sposób. No, uwiódł Betty, więc jest uwodzicielem. No, czy morderca lubi pociągi? No bez jaj, no to takie... Takie coś to jest bez przesady. Wiadomo, że lubi pociągi. Czy morderca jest impulsywny? No nie jest impulsywny. Jest impulsywny. Morderca jest impulsywny, moi drodzy. A teraz, czy morderca jest, przepraszam, szczodry? Spostrzeżenie Herkulesa Poirot? No to jest, no bo skoro zostawia te znaki rozpoznawcze swoje, czy tam rozpoznawalne, rozpoznawcze, nie? Panie i panowie, teraz możemy już bez większego ryzyka błędu podsumować, że nasz przeciwnik jest wyrachowany i pewny siebie, potrafi uwodzić kobiety, dysponuje wyjątkową inteligencją, posiada ogromne pokłady samokontroli oraz lubi pociągi.
To dobry początek. Być może konieczne będą kolejne spotkania. Mam nadzieję, że będą Państwo w salonie. W stanie, przepraszam, przyjechać ponownie. Więc chodzi o to, że Mary Drown nakłonił Mary do pomocy w śledztwie. Zapytaj Mary o przyczynę jej niepokoju. Podkreśl, że nie ma pieniędzy na pociąg. Dobra, może zapytajmy o przyczynę jej niepokoju. Czy coś Panią niepokoi, Mary? Więc Panie Poirot, widzi Pan, nie wiem, czy będę w stanie przyjechać do Londynu tak po prostu. Osoby biorące udział w tym dochodzeniu powinny otrzymać wynagrodzenie. To zupełnie naturalne. Zacznijmy od Pani, Pan Drower. Proszę pozwolić mi zapłacić za Pani bilety kolejowe. Och, sir, nie mogę tego przyjąć. Ależ musi Pani odmawiać, mademoiselle. Może nie jestem zamożna, ale mój brat pozostawił fortunę, którą odziedziczę. To bardzo wspaniałe z Pana strony, Panie Clark. W końcu ktoś musi uregulować rachunek. Panie Poirot, czy będzie Pan miał możliwość wrócić do Devon? Lady Clark wyraziła życzenie, aby spotkać się z Panem. Zmniejszymy dawkę jej leku, aby nie była zbyt cenna podczas rozmowy. Ależ oczywiście, jeśli to Państwu odpowiada, przyjadę pojutrze. Dziękuję wszystkim za przybycie. Wkrótce znowu się zobaczymy. Co mi się ciężko to czyta, bo jestem dosyć daleko od monitora i jeszcze w soczewkach. Naprawdę masakra. Spotkanie było niezwykle owocne, naprawdę. Hastings, jestem przekonany, że teraz mamy wszystko, aby znaleźć cechę wspólną dla wszystkich ofiar, a teraz nadeszła pora, aby użyć naszych szarych komórek. Więc jeżeli coś przekręcam, jak czytam, czy też nie doczytam, to was przepraszam, ale naprawdę ciężko mi jest. Strasznie mi się to czyta, te fonty. Czy też czcionkę, fonty się chyba raczej powinno mówić, z tego co wiem. Czy ofiary mają ze sobą coś wspólnego? Osieczenie Meghan Bernard, Donald był brutalnym mężczyzną, Betty miała problemy z głosem, był znanym lekarzem na emeryturze, Sam Carmichael był bliską osobą. Idziemy od początku. Poza Donaldem, Betty spotkała się również z innymi mężczyznami. Ciało było jeszcze ciepłe. Betty miała fotografię siebie i Donalda. Nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. Pani Asher przyjmowała leki na kaszel. Pani Asher miała brutalnego męża. Donald był brutalnym mężczyzną. Betty miała problemy z głosem. Emeryturzem. Bliską osobą. Nie. Ciało było jeszcze ciepłe. Kurde. Pani Asher przyjmowała leki na kaszel. Ale brutalny mąż. Donald był brutalny mężczyzną. Pani Asher, Donald był brutalny mężczyzną. Uznanym lekarzem na emeryturze. Ale to nie pasuje do siebie nijak. Sir Michael Clark był dla Tori Gray bliską osobą. Betty miała problemy. To raczej ten problem, że z głosem. Pani Asher przyjmowała na skupy się ofiary. No dobra, to raczej ten problem z głosem przecież. Dobra. Nie to, przyjmowała leki, okej. Miała brutalnego męża, był brutalnym mężczyzną, miała problemy z głosem. Był znanym lekarzem na emeryturze. Wszystkie ofiary miały do czynienia z chorobami gardła. No ale to już widzieliśmy. Pierwsze dwie ofiary cierpiały na schorzenie gardła, a dokładnie w tym specjalizowała się trzecia ofiara, dr Clark. Mamy poszlakę, o tak. Warto byłoby przyjrzeć się bliżej kartotece pacjentów doktora Clarka. Zróbmy to podczas naszej kolejnej wizyty w Charleston. Zajmę się tym osobiście, Monami. Ty musisz zostać w Londynie na wypadek, gdyby ABC przysłał nam następny list. Bardzo dobrze, jak sobie życzysz. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Dziękuję za przybycie, panie Poirot. Lady Clark oczekuje pana w swojej sypialni na pierwszym piętrze. Niech pan mi wybaczy, nie mogę uczestniczyć w przesłuchaniu. Muszę zawieźć pana Gray na stację i spotkać się z naszym prawnikiem w Turkey. Czy tam Turkey jakoś. Zapytaj, czy ta wyjeżdża na urlop. Zapytaj, czy ta rezygnuje z pracy. O, tak. Czy wyjeżdża pani na urlop, mademoiselle? Nie do końca, panie Poirot. Pana Gray była uprzejma zostać ze mną, aby pomóc w załatwieniu wszystkich spraw mojego brata, ale to naturalne, że woli znaleźć pracę w Londynie. Ach, trebię. Będę nieobecny przez cały poranek, panie Poirot, ale pielęgniarka zjawi się za chwilę. Musi upewnić się, że dawka leku nie spowoduje senności u naszej pacjentki. Dziękuję, panie Clark. Miłej podróży, mademoiselle. Ciekawe, czemu ją wyrzucają. Przepraszam, że zerkam na podgląd, ale też nie do końca jestem pewna, czy na pewno mi się wszystko nagrywa. Dobra, tutaj mam jakieś rzeczy. Czy ja sobie mogę tutaj pochodzić, fajnie poglądać? To nie jest odpowiedni moment.
To byłoby niegrzeczne z mojej strony, gdyby kawaler Di Klerk czekać, ale ona chyba była na piętrze, tak? Musimy iść na pięterko. Czyli nic tutaj na razie nie możemy zerknąć. Dobra, jesteśmy już. O Jezu, jak ona jest biedna. Zerknijmy tutaj na lustro. It To would be byłoby rude niegrzeczne to z mojej make strony, gdyby Lady kazał Clark Di Klerk wait any czekać longer. jeszcze dłużej. O Jezu, dobra, przyjrzyjmy się jej. W takim razie, jeżeli nic nie chcesz. O Matko Boska. This poor woman Ta is kobieta jest very ill. bardzo chora, ale aż się przykro patrzy. Otumaniony wzrok. No. Zaciśnięte pięści. Przecież ona nie ma zaciśniętych pięści, tylko rozdygotane. Cóż, ja jeszcze tutaj mogę znaleźć. Please tell the Żeby nurse się to hurry. pośpieszyła, proszę. Please. O Jezu. Czemu nic mi się tutaj. Lek przeciwbólowy. Ta This kobieta woman cierpi, is nie jest w stanie suffering. uczestniczyć w rozmowie. She is in no state to have a conversation. Poirot? Please, Uszanowanie, madam. madam. Dziękuję, że pan Thank you przyjechał. for Dziękuję. Czy coming. widział pan pielęgniarkę? Thank Powinna you. już tu być. Och, przepraszam. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Ojej, aż Oh, się przykro na to patrzę. Wiem, że to I'm jest rysunkowe, sorry. ale przykre. The Dzwoni telephone in the telefon w hall is ringing. korytarzu. Chodźmy na korytarz, odbierzemy telefon. To niby schodzimy my po schodach. Dobra, jest telefon, odbieraj. The Clark Rezydencja Clarku, residence. mówi detektyw Detective Hercules Poirot Poirot. speaking. How Dzień do you dobry, do, Mr. panie Poirot. Poirot? Jestem pielęgniarką I'm Lady Lady Clark. Clark's Chciałam nurse. poinformować, że nie I będę wanted w to stanie let you know przyjechać, that aby I won't zrobić be jej able dziś to come have zastrzyk. Czy injections panna Grey today. będzie Quite mogła possibly mnie be able to do zastąpić? it. She's Właśnie just wyszła, left, ale ja but I się will tym take care of zajmę. it. Dziękuję, Thank to you. bardzo That's uprzejmie very z panna kind of strony. you. And your Uniwersalny father's klucz umożliwiający skeleton otwarcie keys are szafki in z the lekami medicine znajdzie pan cabinet in ukryty the w lion's głowie lwa na trophy. ścianie. You can count on me. Może pani na mnie Au revoir, liczyć. mademoiselle. Au revoir. Oh, thank you Uprzejmie kindly. dziękuję, do widzenia, Goodbye, panie Mr. Poirot. Poirot. Dobra, to szukamy tego lwa na ścianie. O, czy tam co? To jest tutaj, gdzieś widzę odbicie w lustrze. No. Chodź. I zbieramy kluczyk. Nowy przedmiot, uniwersalny klucz. Ale to tylko kwiecień 1925, 1925, prowincja Aceh Province, jakaś tam. Sumatra. Jakaś tam prowincja, ale dobra, mamy uniwersalny klucz, więc chyba powinniśmy teraz pójść tu. Czy to tutaj są lekarstwa, czy to nie tu? It To is nie jest not the right odpowiedni time. moment. Czyli to musi być u niej w pokoju są chyba te lekarstwa. Chodźmy do góry, Herkulesie Poirot, zobaczmy, czy te lekarstwa są u góry. Czy też nie, jejku, biedna ta kobieta. Ja wiem, że to jest rysunkowe, ale naprawdę jest biedna. Lady Clark Clark cierpi is z in bólu. Muszę pain. zrobić jej zastrzyk z I have to morfiny, aby give her an ulżyć jej injection of morphine cierpieniu. to ease her suffering. Czyli tutaj musimy to. It's frozen. Zamknięte, tak wiem, że zamknięte. Tutaj mamy tak. Kluczyk. Bierzemy. Czy nie bierzemy? Czy on sam sobie weźmie? Ach, panie Poirot, teraz czuję się Mr. lepiej. Dziękuję Poirot. za pańską pomoc. Oh, Zapytaj, co może powiedzieć o mordercy. Przypomnij jej, że poprosiła cię o wizytę i spotkanie. Dobra, zróbmy tak. You asked for Prosiła me, pani, abym tu monsieur madame. przyjechał. Tak, oczywiście. Chcę z Yes, panem of course, I wish to porozmawiać. speak with you. Ale o czym? But what was it about? No Bez doubt. wątpienia chciała pani You wish to porozmawiać o talk tym, to co me about przydarzyło what się happened to pani your husband? mężowi. Ach tak, biedny Carmichael. Czy schwytano już szaleńca, który go zabił? Has the madman who killed him been No nie, caught? nie schwytaliśmy jeszcze. Not yet, chair, madame. W dniu There was popełnienia a morderstwa collection of Charleston people in było tylko Charleston on bardzo the day of dużo the murder. ludzi. Rzeczy Indeed. samej, ludzie idą prosto People na go plażę, nie straight zbliżają to się the do beach, they don't come campsite. welcome side. Więc So, tego there dnia were wokół no domu nie strange kręcili się around żadni house that obcy day. ludzie. Who A kto said tak that? stwierdził? The Mieszkańcy people tego live domu, here. pani szwagier, Your panna Gray. cousin-in-law,
Miss Gray. Pana Gray nie lubię jej. Franklin chciał, żebym została, ale ja nalegam, aby wyjechała natychmiast. Naturalnie ma pani do tego prawo. Cieszę się, że pan się ze mną zgadza. Pozostali dali się zwieść jej kłamstwo, ale przynajmniej pan przejrzał na wylot to jej użalanie się, na co odkrył pan jej prawdziwe zamiary. Mamy jakieś prawdziwe zamiary? No i cóż my tutaj mamy? Kobieta śpi. Przyznali sposób, aby ją delikatnie obudzić. Aha. Czy my coś tutaj znajdziemy, żeby delikatnie ją obudzić? Ten przedmiot najprawdopodobniej będzie przydatny. Grzebyk z brązu. Niezwykły grzebyk z brązu. Jego wygląd sugeruje, że można go połączyć z innym przedmiotem. A to co to jest? Wspaniały długopis podarowany przez Hastingsa. Fajnie, tylko żebym ja wiedziała jeszcze co i jak. Ten przedmiot najprawdopodobniej będzie przydatny. I co my tutaj mamy? Niezwykły srebrny grzebek. Jego wygląd sugeruje, że można go połączyć z innym. No ale to, że dwa grzebyki ze sobą? Tak trochę bez sensu. Tak się chyba nie da. Możemy tutaj zerknąć. Może coś jest jeszcze tutaj ciekawego. To najwyraźniej, ta para najwyraźniej świetnie się bawi. Lady Clark promienna. Lady Clark i Sir Carmichael. Wesoła para królewska. Lady Clark i Sir Carmichael byli bardzo szczęśliwi, ale nie mieli dzieci. Co my tutaj mamy? Obudź Lady Clark i kontynuuj jej przesłuchanie. No ale jak my mamy to ją obudzić grzebieniem? To trochę przecież się nie trzyma kupy. Halo? No właśnie to chciałam, żeby się stało. No przepraszam, dostałam SMS-y. Dobra, to nic i... Tylko, że z czym my to niby teoretycznie rzecz biorąc mamy połączyć te grzebienie? Z innym przedmiotem. Ale tutaj dalej chyba nic nie ma w tym pomieszczeniu. Ja tam bym ją potrząsnęła za ramię delikatnie, ale dobra, to jest gra, w której musimy ją delikatnie jakoś obudzić. I ja nie mam zielonego pojęcia jak, więc zejdźmy na dół, może coś na dole mnie olśni. A jeszcze tu sobie popatrzmy. Przyznali sposób, aby ją delikatnie obudzić. No ja wiem, że musisz znaleźć, ale ja nie wiem jaki. Mamy trzeci grzebyk, moi drodzy. Który sobie teraz weźmiemy? Złoty grzebyk. To jest dobre pytanie, moi drodzy. A tutaj co jest? A, to malutkie, nie to radyjko, tylko taka pozytyweczka. Cóż tu mamy ciekawego? Pudełeczko, pudełeczko, czy da się je? Nie da się. No to tak, pokręcimy sobie. Mechanizm wygląda na zepsuty. The mechanism appears to be broken. Otworzyliśmy sobie, co jest w środku. Jedyneczka. Dwójeczka. Trójeczka. Wygląda na zepsuty. Coś tutaj jeszcze. W tym miejscu muszę założyć nową sprężynkę. Może stąd? Najpierw muszę to rozmontować. No jak to rozmontować? Da się to jakoś rozmontować? Dobra, tak, raz kliknąć tutaj. Dobra, mamy sprężyneczkę. Nowy przedmiot, nowa sprężyna. To się stąd wycofamy.
Nową sprężynkę włożymy sobie tutaj. Mam nadzieję, że Hastings nie będzie miał mi tego za złe. No gdzie? No przecież jeżeli porozmawiamy z naszą panią tutaj, to nie powinien. Nie. Tak, miało być tam założone przecież. Jezu, znowu to włączam. Nie, to sobie cofniemy. To się powinno zamknąć. No nie tak. Da się to jakoś zamknąć? Czy jeszcze coś tutaj ciekawego trzeba zrobić? Ta część wygląda na sprawno. This part To też appears to be wygląda na working. sprawno. O, jest pozytyweczka. Miałam kiedyś pozytyweczki. Nie wiem, jak This wy part mieliście appears to be pozytywkę. working. Ja to takie fortepiany takie, które się otwierało This i part grały appears to takie be working. melodyjkę. Niezbyt to było wyszukane. Tylko co ja mam teraz z tym zrobić? Tu jest nowa sprężynka, tu jest wszystko. Wreszcie dodano 10 punktów ego. Budzi się? Budziła się, udało się nam. Jak nie wiem nawet jakim cudem, jakim kombinowaniem, ale coś w końcu człowiek jak się zmusi, to zawsze wymyśli. Czy tu Gray, rozmawialiśmy? Ach tak, o Forge Gray. Carmichael Carmichael had bardzo ją great szanował, esteem ale for her, według mnie wszystko, co miała but do for me she was zaoferowania, to nothing jej but a hypocrite. hipokryzja. Przyznaj rację, zauważ, że to dobrze się spisała. Fora, jakoś tak ona to mówi na to, ale ja po prostu z czytaniem po angielsku wiecie, że na bakier, więc podarujmy sobie to. Dobra, to może zauważmy, że miała This rację. guy Mimo was a wszystko hard pana worker, gry though. ciężko pracowała. Thank Dzięki Bogu, na goodness. szczęście dobrze Fortunately, spełniała she was swoje good at her job. obowiązki. Nie I rozumiem, don't dlaczego see wszyscy są why przekonani, you że trzeba all bronić tę think dziewczynę. Furia. you should have to defend that girl. Przyznaj, że błędnie oceniłeś Farah. Przypomnij, że Farah jest sierotą. Może błędnie? Well, Cóż, I appear najwyraźniej to have błędnie been wrong about Flora oceniłem. Gray. Więc wszyscy So się we all zgadzacie, jak to agree. miło. Wszyscy mają takie And I samo sit zdanie, here to uspokojenie. be all of the same mind. Z nią jesteś nie tak z tą babką i to bardzo. Przyznaj, że błędnie oceniłeś Farah. Przyznaj jej, że Farah się nią opiekowała. Frankly, Frank you really naprawdę idealized idealizował Miss pana Gray. Gray. Dokładnie tak. Tak Absolutely. dobrze widzieć, że pan się It's ze mną so good to zgadza. see her. O co chodzi w See tej that you rozmowie w ogóle? all agree with me. Niemniej Miss jednak Gray did panna look Gray after bardzo you very dobrze well, wychowała though. się u panią, tylko na pozór, ale coś Undoubtedly. ukrywa. Myślę, że But usiłowała she's mnie hiding otruć. something. I think she tried to poison me. Panna Miss Gray? Gray? Trucicielką? Ale Poisoner? przecież wszyscy But zdają się ją everybody appears lubić. to like her. To dowód na to, Proves she że knows what wie, she's co robi. doing. Jest She's manipulantką, a na manipulative and dodatek she's a kłamie. liar. Kłamie? A Jak Let's see, przekonajmy się, didn't czyż she nie say mówiła, that że w on the dniu day of the popełnienia zbrodni w crime, pobliżu no Kent one Said nie było was żadnych outside? obcych? Zgadza That is się. correct. Otóż Well, o godzinie 11 at widziałam, jak 11 z kimś o'clock rozmawiała. I saw her talking to Ulala, to someone. niedobrze. Naprawdę, jak Really? wygląda ten And mężczyzna? what was this man like? Nie wyróżniał An się niczym ordinary szczególnym, miał sort pospolitą of twarz, nie man with a pamiętam very zbyt dobrze. plain face. Oh, I don't remember well. Was he a Czy to był gentleman? dżentelmen? Nie, nie No, był. he Nie was był not, dżentelmenem. not a gentleman. O Boże, znowu? It would be Lepiej best będzie, to jeżeli leave her to pozwolę sleep jej now. teraz zasnąć. The Telefon telephone dzwoni menu w hall is empty. korytarzu. Idziemy do korytarza, ale moi drodzy, ja dzisiejszy odcinek będę już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!